A teraz zapraszam pana Bartosza Kurowskiego, no, absolwenta wrocławskiej szkoły i młodego reżysera. Niedawno miałam okazję być na premierze w Bielsku-Białej właśnie sztuki Aki, który pan przygotował. I myślę, że jest to idealna kontynuacja tematu, to co pan nam chce dzisiaj powiedzieć. A temat jest taki, stan liminalny w Teatrze Jana Dormana w odniesieniu do koncepcji rozwoju człowieka w dziedzinie psychologii, rozwoju i teorii wychowania. A zatem kontynuujemy temat. Dzień dobry. Teatr Jana Dormana w odniesieniu do zwrotu performatywnego, czyli uniwersum procesów, które wyznaczają kierunek sztuk ostatnich dekad XX wieku oraz pierwszych dekad XXI wieku, stanowi już temat wielu prac teoretycznych. Marzenna Wiśniewska wyznacza przestrzenie spotkania, przestrzenie zbieżne trzech reżyserów, przedstawicieli albo może uczestników zwrotu performatywnego, Jana Dormana, Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora. Zarazem akcentuje jedną, moim zdaniem, bardzo ważną cechę Jana Dormana. Dorman wkraczał do teatru przez pedagogikę. Jego pasem startowym był amatorski ruch teatralny. Moim zdaniem doświadczenie Jana Dormana w dziedzinie pedagogiki ma znaczenie zasadnicze. I moim zamiarem jest odniesienie teatru Jana Dormana jako pedagoga oraz jako reżysera, który jest bardzo świadomy procesów, które zachodzą w sztuce, do jednego tylko elementu zwrotu performatywnego, do stanu liminalnego. Stan liminalny to termin stworzony na podstawie badań w dziedzinie antropologii kultury, badań, które podejmują temat rytuału przejścia. Arnold van Gennep wyznacza stadia rytuału przejścia. Stadium preliminalne stanowi moment wyłączenia jednostki poddawanej rytuałowi z życia codziennego oraz ze środowiska codziennego. Stadium liminalne stanowi moment, w którym zawieszamy jednostkę poddawaną rytuałowi w stanie pomiędzy kategoriami własnej tożsamości oraz kategoriami społecznymi. Teraz właśnie w tym momencie następuje odebranie jednostce tożsamości pierwotnej oraz przekazanie czy przyznanie jej tożsamości nowej. Stadium postliminalne, trzecie stadium, stanowi moment ponownego włączenia jednostki poddawanej rytuałowi do życia codziennego oraz do środowiska codziennego, lecz z nowym statusem własnej tożsamości oraz z nowym statusem społecznym. Erika Fischer-Lichte wyznacza przestrzenie zbieżne między rytuałem przejścia oraz wydarzeniem teatralnym. Pisze, wprawdzie doświadczeniem liminalnym nazwałam doświadczenie estetyczne, które umożliwia teatr i sztuka performansu. Nie znaczy to jednak wcale, że postawiłam znak równości między przedstawieniami artystycznymi i rytuałami. Erika Fischer-Lichte akcentuje dwie różnice. Stan liminalny doświadczany podczas rytuału przejścia jest po pierwsze nieodwracalny, a po drugie uznany przez społeczeństwo. Stan liminalny doświadczany podczas wydarzenia teatralnego nie. I tutaj bardzo nieśmiało zadaję pytanie, czy na pewno, i postaram się za chwilę na to pytanie również spróbować odpowiedzieć. Richard Schechner podejmuje rozważania na temat rytuału przejścia. Rozpoczyna je w ten sposób. Wszędzie, gdzie tylko ludzie żyją, zaczynają przejścia od jednego etapu życia do innego. Narodziny, dojrzewanie społeczne, które może nastąpić przed lub po dokonaniu się biologicznych zmian związanych z okresem młodzieńczym, ślub, rodzicielstwo, awans społeczny, emerytura i śmierć. Te przejścia od jednego etapu życia do innego, w sensie fizycznym, poznawczym, a także społecznym, stanowią jednak również temat prac teoretycznych w dziedzinie psychologii rozwoju. Donald Helms and Jeffrey Turner
podejmują rozważania na temat psychologii rozwoju. W ciągu naszego życia zmieniamy się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, a nawet z dnia na dzień. Żyć to znaczy zmieniać się. Psychologia rozwojowa, która bada zmiany na przestrzeni życia, jest jednym z podejść do badania zachowania. Mówiąc dokładniej, psychologia rozwojowa jest naukowym badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniu ludzi, od poczęcia do śmierci. Jest nazywana również psychologią rozwoju w ciągu życia bądź psychologią rozwoju człowieka. I w tej dziedzinie psychologii rozwoju funkcjonują systemy periodyzacji rozwoju człowieka i są to swoiste narzędzia badania tego rozwoju, narzędzia, które określają, na jakim etapie jest człowiek. I Maurice Debus wyznacza system periodyzacji rozwoju dziecka. Pisze, rozwój dziecka od narodzin do dojrzałości dokonuje się zgodnie z kolejnymi etapami, które pozostają w ścisłym ze sobą powiązaniu i dają się porównać do odrębnych rozdziałów tej samej opowieści. Wyznacza, nazywa oraz charakteryzuje etapy wychowania dziecka. Wiek dziecinnego pokoju, czyli pierwsze dzieciństwo, wiek koziołka, drugie dzieciństwo, wiek szkolny, trzecie dzieciństwo, wiek niepokojów dojrzewania, czyli dojrzewanie, oraz wiek młodzieńczego entuzjazmu, czyli młodzieńczość. Mam też tutaj drugi przykład periodyzacji rozwoju dziecka. Mój ulubiony dotyczy chwytania ołówka i kredki i długopisu. Dlatego teraz, ponieważ jest już połowa mojego wystąpienia, zaproszę na taki mały akcent performatywny. Poproszę, żeby Państwo wzięli w dłonie długopisy. I ja będę odczytywał to, jak dzieci chwytają kredki w poszczególnych latach swojego rozwoju, a Państwo postarają się to wykonać, dobrze? Spróbujemy? W pierwszym roku dziecko trzyma kredkę w sposób mocny i prymitywny. Otaczając ją całą dłonią, uderza kredką za pomocą całego ramienia, wykonując zamaszyste ruchy. Tak, mamy. W drugim roku poprawia chwyt poprzez położenie kciuka po lewej stronie trzonka kredki. Pozostałe palce znajdują się wtedy po jego prawej stronie. W trzecim roku życia dziecko może naśladować dorosłego, ujmując trzonek kredki końcami palców kciuka i wskazującego. Opuszka palca środkowego, trzeciego, znajduje się tuż przy zatemperowanym końcu kredki, a końce palców wskazującego i kciuka ustawione są nieco powyżej. W czwartym roku życia dziecko trzyma kredkę mocno i pewnie. Porusza nią, zginając i prostując palce. Kredka znajduje się w uchwycie trzech palców promieniowych, kciuka, wskazującego i środkowego, w pobliżu miejsca jej zatemperowania. Tak już dobrnęliśmy do końca tego fragmentu z Helmsa i Turnera. Natomiast ja ten fragment przytoczyłem i poprosiłem Państwa o wykonanie tego ćwiczenia, ze względu na to, żeby uświadomić Państwu, że dla nas jest to bardzo łatwe, żeby to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko zrobić. Natomiast w przypadku dziecka jest to naprawdę ogromny krok i ma to ogromne znaczenie w jego rozwoju fizycznym. Te przejścia od jednego etapu życia do innego, w sensie fizycznym, poznawczym, społecznym, bywają drobne, bywają prawie niezauważalne, lecz mają znaczenie zasadnicze w rozwoju człowieka. Donald Helms and Jeffrey Turner podejmują rozważania na temat czynników, które warunkują rozwój człowieka. Nazywają te czynniki czynnikami środowiskowymi. Są to czynniki wpisane we wzajemne stosunki między zmieniającą się osobą a zmieniającym się światem. W związku z tym do czynników środowiskowych zaliczają się elementy takie jak kultura, historia, wydarzenia z życia. Jeżeli kultura, to również teatr. Zatem proponuję, wróćmy do teatru i wróćmy do teatru Jana Dormana. Krystyna Miłobędzka podejmuje rozważania na temat teatru Jana Dormana. Pisze, porządek, jaki tworzy Dorman w swoich spektaklach, polega na uściśleniu materiałem teatralnym, czyli przedmiotami, tekstem, czynnościami aktorów, ruchem, rzeczywistości obecnych na scenie. W teatrze tym
są dwie rzeczywistości, dorosłych i dziecka. W trakcie spektaklu wszystko, co wchodzi w skład tych rzeczywistości, sytuowane jest wobec siebie w ten sposób, że może być ze sobą łączone przez widzów, rozpoznawane jako podobne, chociaż różne, stwarzając rzeczywistość nową, inną, trzecią. Właśnie poznawaną dzięki łączeniu tamtych dwóch. Te dwie rzeczywistości w Teatrze Jana Dormana są tworzone nie tylko przez literaturę, teksty klasyczne literatury europejskiej, piosenki, wiersze, wyliczanki dziecięce. Przez scenografię również. Są to przedmioty zastosowania codziennego, lalki teatralne, kostiumy. Ale oprócz tego przez intonację sceniczną. Tutaj Miłobędzka przytacza takie przykłady jak dziecięce mówienie na wydechu, rytmiczne mówienie jak w wyliczankach z przesunięciem akcentowania z przedostatniej na pierwszą sylabę, zaśpiewy modlitewne oraz interpretacje aktorskie. Kolejnym instrumentarium jest ruch sceniczny, czyli na przykład krążenie w kółko, marsz, prywatne lub rytmiczne chodzenie. Wreszcie te dwie rzeczywistości, rzeczywistość dorosłych i rzeczywistość dziecka w Teatrze Jana Dormana są tworzone przez zabawy. Tutaj jeszcze raz proponuję cofnąć się, wrócić do psychologii rozwoju, ponieważ ona bardzo mocno charakteryzuje funkcję zabawy właśnie w rozwoju dziecka. Zabawa w wysokim stopniu wpływa na rozwój osobowości, rozwój społeczny. W pewnym sensie zabawa stanowi dziecięcą pracę, pełen znaczenia zestaw aktywności, który pomaga w odnoszeniu się do otoczenia w specyficzny sposób. Tylko nieliczne formy aktywności bardziej ujawniają charakter dziecka i jego sposoby radzenia sobie ze światem niż codzienna zabawa. Krystyna Miłobędzka nazywa zabawy w Teatrze Jana Dormana. Są to zabawy symboliczne. Zabawy symboliczne to termin stworzony na podstawie badań w dziedzinie psychologii rozwoju, badań Jeana Piageta. Zacytuję przykład właśnie Piageta za Miłobędzką. J ma rok, miesiąc i 20 dni. Drapie tapetę w pokoju, w miejscu, w którym namalowany jest ptak. Potem zamyka dłoń tak, jakby trzymała w niej ptaka i idzie do matki. Trzymaj. Otwiera dłoń i wykonuje ruch podawania. Co to jest? Ptam, czyli ptak. Kiedy J miała 2 lata i 8 dni, powtórzyła tę samą zabawę z promieniem słońca, który przyniosła, mówiąc, kawałeczek światła, a potem z kwiatem z tapety. Zabawy symboliczne to nie do końca świadome albo nawet nieświadome formowanie przez dziecko pierwszego wyobrażenia na temat otoczenia. Powtarzanie oraz przetwarzanie modelu zachowania bez kontekstu tego zachowania, bez podmiotu, do którego to zachowanie się odnosi. Bez ptaka, który był namalowany na tapecie, a który teraz może zostać podany matce. Zabawy symboliczne to zabawy na niby. Zabawy między znaczonym oraz znaczącym. I tutaj pozwolę sobie odejść trochę od przygotowanego tekstu, ponieważ uświadomiłem sobie, że pedagog, o którym już wspominałem, czyli Maurice Debes, w swojej klasyfikacji okresów rozwojowych dziecka wyróżnił taki jeden okres, który szczególnie umożliwia właśnie te zabawy symboliczne. Jest to właśnie wiek koziołka, czyli drugie dzieciństwo. On to umiejscowił pomiędzy 3. a 7. rokiem życia. I w tym właśnie okresie, mówi Debes, dominantą funkcjonalną dziecka jest właśnie zabawa. To po pierwsze. Po drugie, dziecko postrzega świat w zupełnie inny niż dorosły sposób. Ma wrażenie, że ten świat dostosowuje do siebie, a nie siebie dostosowuje do świata. Maurice Debes mówi o swego rodzaju egocentryzmie dziecka. Natomiast nie jest to egocentryzm nacechowany pejoratywnie. Dodatkowo rozumowanie dziecka ma charakter synkretyczny. Dziecko postrzega świat jako odrębne rzeczywistości i odrębne elementy. Dodatkowo stosuje antropomorfizację, czyli może ożywić wszystko. Stół, krzesło, ptaka, który jest namalowany na tapecie. I właśnie
To jest dla mnie istotne. Istotne dla mnie jest to, że przedstawienia teatralne Jana Dormana odpowiadają konkretnym okresom rozwojowym i wychodzą naprzeciw potrzebom dzieciom w tych konkretnych okresach rozwojowych. Krystyna Miłobędzka zadaje pytanie, czym dla dziecka jest to, co staje się na scenie? Jeszcze jedną spośród rzeczywistości, które samodzielnie poznaje. To znaczy poznaje zgodnie ze swoim sposobem poznawania, czy jak kto woli zgodnie ze swoimi możliwościami. Im bardziej to na scenie będzie stwarzane tak, by sposób poznawania właściwy dziecku prowokować, tym bardziej można być pewnym, że między sceną a widownią zdarzy się ta niezwykła chwila bliskości, w której dziecko utożsami się z twórcą spektaklu. Siedząc na widowni, będzie jednocześnie obecne na scenie. I to jest pierwszy poziom rozważań na temat stanu liminalnego w teatrze Jana Dormana, który... który chciałbym podkreślić. Wydarzenie teatralne stanowi moment zawieszenia jednostki w stanie pomiędzy kategoriami tożsamości, tożsamość nadawcy oraz tożsamość odbiorcy, oraz kategoriami społecznymi, rzeczywistość dorosłych, rzeczywistość dziecka. Teraz właśnie następuje odbieranie jednostce tożsamości pierwotnej oraz przekazywanie jej tożsamości nowej. Dziecko z teatru wychodzi odmienione. A drugi poziom? Dla mnie wiąże się on właśnie z tymi przejściami od jednego etapu życia do innego, z rozwojem i z tymi malutkimi różnicami, ale tak naprawdę wielkimi progami i wielkimi krokami dziecka. Krystyna Miłobędzka podejmuje rozważania na temat wypowiedzi odbiorców wydarzenia teatralnego Konik w reżyserii Jana Dormana. Premiera tego wydarzenia odbyła się 8 lutego 1975 roku w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Ja przytoczę 3 z tych wypowiedzi. Ten czarny pan był smutny i bardzo kochał małego konika. Ciągnął go za sobą. Druga. Diabełek nie był biedny, tylko zły, że nie może dostać konika. Trzecia. Ten pan, co miał laskę, bardzo krzyczał na diabła. Nie chciał mu pozwolić wziąć konika. Wyszła taka pani i wzięła mu, zdjęła tę maskę i on się cieszył. Przylatywały do niego wróbelki. Krystyna Miłobędzka akcentuje, że to interpretacja odbiorców wydarzenia teatralnego. Żadne z tych słów nie padło podczas spektaklu. To 6-letnie dzieci same odkryły jego treść. Sens dla każdego trochę inny. I stanem liminalnym doświadczanym podczas wydarzenia teatralnego to jest właśnie odkrywanie tego sensu, który zmienia nieco sposób myślenia dziecka w ogóle o świecie. I ja uważam, że w tym kontekście jest to po pierwsze stan, zmiana nieodwracalna, a po drugie jednak również zmiana zauważalna. Dziękuję bardzo.